Witam serdecznie w szczególnym odcinku na kanale Lekcji Historii na YouTubie. Szczególnym dlatego, ponieważ realizowany jest 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie to miało miejsce 11 listopada 1918 roku. A tytuł dzisiejszego odcinka, czyli Ojcowie Niepodległości, ma na celu przybliżenie Wam sylwetek postaci, które są uznawane za liderów tego procesu. Wysiłek wielu Polaków na frontach I wojny światowej oraz w kwestiach dyplomatycznych ostatecznie doprowadził do odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach zaborów. Zapraszam na odcinek dotyczący Ojców Polskiej Niepodległości. Pierwszą postacią jest marszałek Józef Piłsudski, przywódca Ruchu Niepodległościowego. Był przywódcą organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, w skrócie PPS, oraz inicjatorem powstania Tajnego Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. Obie organizacje stały się podstawą dla utworzonych w 1914 roku Brygad Legionów Polskich. Równolegle do nich Piłsudski powołał konspiracyjną Polską Organizację Wojskową, w skrócie POW. W 1917 roku wraz z legionistami odmówił złożenia przysięgi na wierne braterstwo broni z wojskami Niemiec i Austro-Węgier, co było powodem aresztowania go przez Niemców i osadzenia w twierdzy magdeburskiej. 10 listopada 1918 roku wrócił do Warszawy, a w kolejnych dniach, dokładnie 11 do 14 listopada, objął wojskową i polityczną władzę zwierzchnią w kraju. 16 listopada wysłał do światowych przywódców telegram notyfikujący powstanie państwa polskiego. 20 lutego 1919 roku objął urząd naczelnika państwa, który miał sprawować do wyborów. Dowodził polskimi siłami zbrojnymi w walkach o Małopolskę Wschodnią z Ukraińcami i w wojnie polsko-sowieckiej w 1919 do 1920 roku. W tym czasie stał na czele Rady Obrony Państwa. Był jednym z głównych autorów zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej i Bitwie Niemeńskiej. 12 listopada 1918 roku w gazecie Monitor Polski opublikowana została odezwa Józefa Piłsudskiego do narodu. Obywatele i obywatelki, od dziś obejmuję naczelną komendę nad siłą zbrojną Polski. Wielki przewrót w Niemczech postawił na straży interesów narodu niemieckiego rząd ludowo-socjalistyczny. Okupacja w Polsce przestaje istnieć. Żołnierze niemieccy opuszczają naszą ojczyznę. Rozumiem w pełni rozgoryczenie, jakie we wszystkich kołach społeczeństwa obudziły rządy okupantów. Pragnę jednak, abyśmy nie dali się porwać uczuciom gniewu i zemsty. Wyjazd władz i wojsk niemieckich musi odbyć się w najzupełniejszym porządku. Nikt niepowołany nie ma prawa występować z jakimkolwiek zarządzeniami w stosunku do uchodzących żołnierzy. Radzie Żołnierskiej utworzonej przez garnizon niemiecki w Warszawie wskazałem, by w okresie niezbędnym dla ukończenia odjazdu rozkazała wszystkim załogom i placówkom zachowywać się tak, jak tego wymaga nowy stan rzeczy, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Obywatele, wzywam Was wszystkich do zachowania zimnej krwi, do równowagi i spokoju, jaki powinien panować w narodzie, pewnym swej wielkiej i świetnej przyszłości. Józef Piłsudski. Kolejną postacią jest wybitny dyplomata Roman Dmowski, główny twórca ruchu narodowo-demokratycznego zwanego Narodową Demokracją czy Endecją. Pisarz polityczny. Był przeciwnikiem ruchu rewolucyjnego, zwolennikiem tezy, że dla Polski większym zagrożeniem są Niemcy niż Rosja. Powołał Komitet Narodowy Polski, uznany za oficjalną reprezentację dyplomatyczną Polaków. Skutecznie zabiegał o utworzenie Armii Polskiej we Francji, która ostatecznie powstaje w 1917 roku. Był polskim delegatem na konferencję pokojową w Paryżu, w czasie której aktywnie zabiegał o kształt polskiej granicy zachodniej. Był też sygnatariuszem traktatu wersalskiego kończącego obrady konferencji. Dmowski uważał, że dla młodego państwa polskiego będzie lepiej, jeśli jego granice nie zostaną zbyt rozciągnięte w kierunku wschodnim, a wszystkie mniejszości narodowe się zasymilują. W czasie wojny polsko-sowieckiej wchodził w skład Rady Obrony Państwa. Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Roman Dmowski, Myśli Nowoczesnego Polaka, 1903 rok. A teraz posłuchajcie o postaci, która była znana na całym świecie. Natomiast w kręgach polityków polskich znany był jako mediator pomiędzy obozem Józefa Piłsudskiego a Romana Dmowskiego. Mowa oczywiście o Ignacym Janie Paderewskim, światowej sławy pianiście.
W czasie I wojny światowej działał w Generalnym Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. W 1915 roku koncertował w Stanach Zjednoczonych, gdzie działał na rzecz sprawy polskiej. Zabiegom Paderewskiego przypisuje się wyodrębnienie w słynnym orędziu prezydenta Woodrowa Wilsona z 8 stycznia 1918 roku osobnego punktu o konieczności utworzenia niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza. Od sierpnia 1917 roku Paderewski był przedstawicielem Komitetu Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych. W grudniu 1918 roku, mimo sprzeciwu władz niemieckich, przybył do Poznania, co dało impuls do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego polskiego powstania zakończonego sukcesem. W styczniu 1919 roku został premierem i ministrem spraw zagranicznych Rzeczypospolitej. Razem z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu i był sygnatariuszem Traktatu Wersalskiego. Żaden z narodów na świecie nie może się poszczycić takim jak nasz bogactwem uczuć i nastrojów. Może w tym tkwi czar nasz ujmujący, a może też to i wada wielka. Mowa wygłoszona przez Paderewskiego z okazji roku Chopinowskiego, 1910 rok. Nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Postać na zdjęciu przypominająca wyglądem szeryfa z Dzikiego Zachodu to Wincenty Witos, działacz ludowy. Od 1895 roku związany ze Stronnictwem Ludowym w Galicji. Początkowo wspierał ideę Legionów Polskich, widząc w Austro-Węgrzech gwaranta powstania polskiej państwowości. Od 1915 roku zaczął popierać ideę endecji zbliżenia z państwami zachodnimi. Jesienią 1918 roku stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, przejmującej władzę w zachodniej części zaboru austriackiego. W czasie wojny polsko-sowieckiej był premierem oraz członkiem Rady Obrony Państwa. Trzeba ratować ojczyznę, trzeba jej oddać wszystko, majątek, krew i życie, bo ta ofiara stokrotnie się opłaci, gdy uratujemy państwo od niewoli i hańby. Odezwa do braci Włościan na wszystkich ziemiach polskich. 30 lipca 1920 rok. A teraz osoba, bez której Śląsk nie powróciłby do granic Rzeczypospolitej. Mowa oczywiście o Wojciechu Korfantym, polityku śląskim i jednym z przywódców chrześcijańskiej demokracji w Polsce. Początkowo współpracował z Romanem Dmowskim. Zdecydowanie protestował przeciwko polityce germanizacyjnej na Górnym Śląsku, za co został uwięziony przez władze niemieckie. Zasłynął wystąpieniem w Reichstagu 25 października 1918 roku, w którym zażądał przyłączenia do przyszłego państwa polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego i Górnego Śląska. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim. Od 1920 roku był komisarzem plebiscytowym na Śląsku z ramienia Polski. Był jednym z przywódców II Powstania Śląskiego, a niecały rok później głównym dowodzącym III Powstania. Mości panowie! Nie chcemy ani pięć ziemi niemieckiej. Żądamy jedynie w myśl postanowień punktu 13 programu Wilsona własnej, jednej złożonej z ziem trzech zaborów Polski z zapewnionym jej dostępem do morza, to znaczy z własnym wybrzeżem zamieszkałym przez niezaprzeczalnie polską ludność. Przemówienie wygłoszone w Parlamencie Rzeszy w Berlinie 25 października 1918 roku. Ostatnią postacią, której krótką historię teraz usłyszycie, jest Ignacy Daszyński, polityk socjalistyczny, wieloletni działacz, a także przywódca partii socjalistycznej w zaborze austriackim. Po wybuchu I wojny światowej wspierał utworzenie Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. 7 listopada 1918 roku stanął na czele tymczasowego rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, który zaproponował bardzo postępowe reformy. Został wyznaczony przez Piłsudskiego do utworzenia rządu koalicyjnego. Ponieważ jednak jego kandydatura nie odpowiadała politykom prawicy, Daszyński ustąpił, a rząd stworzył Jędrzej Moraczewski. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa. Kto tępi narody, ten jakby zrywał struny z harfy świata. Cóż komu przyjdzie, że będzie miał harfę o jednej tylko strunie? Nie tępić, lecz rozwijać należy narodowości. A rozwijać je może wolność narodów,
niepodległość i poszanowanie ich odrębności. Odezwa Głosuj za Polską. Uwagi o tym, jak robotnicy polscy mają głosować podczas plebiscytu. Katowice, 1920 rok. Dzisiaj, w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, poznaliście skróconą historię sześciu postaci. Sześciu postaci, które uważamy za liderów procesu przywracania Polski na mapę świata. Wśród nich znalazł się artysta, który bez problemu potrafił wypełnić po brzegi salę Madison Square Garden w Nowym Jorku podczas swoich koncertów. Znaleźli się żołnierze, dyplomaci, działacze społeczni. Różnili się poglądami politycznymi, różnili się przynależnością społeczną, różnili się religią, a także zaborem, pod którym się urodzili. Ale jedna rzecz potrafiła ich połączyć. W jednym celu potrafili działać ze sobą. Tym celem była niepodległość. I mogą być świetnym przykładem na to, jak dobro ogółu, dobro narodu powinno wygrywać nad osobistymi przekonaniami. Cieszmy się tym dniem, mamy co świętować i mamy powód do dumy. Pamiętajcie, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Trzymajcie się. Cześć!